kompresora, to sobie by było ciepło w domu. A kurde! Dawno nie było filmów z piwnicy. Siemanko! Dawno nie było filmu z piwnicy, nie? Jak się pali w piecu kotle? Działa! Nic się jeszcze nie stało. Kupiłem 25 kilo węgla... Czekajcie, z Kazachstan. 45 zł worek. I powiem wam tak, zjesz gonią. Tak wygląda, świeci się ładnie. Zrobimy test. Wiem, że jest lato, ale wiecie co? W tych czasach ja nie kupuję węgla od razu tonę półtorej, bo chuj, jak to się będzie paliło? Takie są czasy. Z Carbon, z Castoramy, rok temu testowałem. Też ten, z Kazachstanu, zajebiście się palił. Zobaczymy, czy jest to samo. Jeśli on się będzie dobrze palił, kupuję, jutro jadę do Dzierzgonia i zamawiam 1,5 tony. Jeśli będzie słabiej, kupuję kolumbijski. Jak paliłem całą zimę, był dobry, tylko że było sporo gruzu w nim. Ale widzicie, jedni pisali, że dziadostwo u was, a u mnie okej. Okay. To wszystko zależy, jaka dostawa przyjdzie. Naprawdę. Popierne jakieś, kurwa. Teraz, to jak nie wiem, jakby paliwo za każdym razem na CPN-ie, co przywóz, co tydzień było innej jakości. Chociaż też się czasem tak zdarza. Ładujemy wiecznie głodnego. I zrobię test, także ten film będzie dłuższy niż rolasy. Oj tam, sprawdzimy. I dużo mam opałów na test, mam dużo drewna różnego. Także wiecie, palenie, o trochę tego, kartonku zostało chyba czy czegoś. Wyczyszczony jest, palenie, rozpalanie od góry przy okazji, zobaczycie jak to się snowy. No, leci. Jak się nie mylę, 9 łopatek poszło. Jak to wygląda? Światło zapalę. Pod samą prawie rurę. No muszę jeszcze drewna nawrzucić i rozpałeczki na górę, czyli... Znaczy się... No, zaraz zobaczycie. Wiecie, jak sobie przypomnę, że wrzuciłem takie kiedyś w rakiecie w szklarni. Troszeczkę impregnatu było. Kurde, to dziś się srają, że niższe środowisko. Rozumiecie? 3 patyczki czy 4 miały impregnat. Ja pierdziel, jakie ludzie są porąbani, nie? Ale brak słów, a nie wspomnę, że wojna teraz trwa. Miliardy ton zanieczyszczeń idzie w powietrze. No. Teraz wam coś pokażę. Patrzcie. Cuk jest w drugą stronę. O, chwilowo stoi. Raz w tą, raz w tą ciągnie. Co robimy, jak nie rozpaliliśmy dawno? Jest. Zróbcie cuk. Trzeba puścić mu ciepłego powietrza. Rozumisz? Żeby zassało. I wtedy nie będzie wam się dymić przy rozpalaniu. Nieraz już tak robiłem. Uj, dziury dwie takie same. I co już się dzieje? O, widzicie? Ciągnie aż gaśnie. Już zassało. I to wystarczy. Teraz co? Kurde, nie mam rozpałki, ale to nic. Damy radę. Zamykamy. Odpalamy tutaj. Rozpali się. No i co jakiś czas będę dawał znać ile. Muszę iść grzejniki podkręcać, bo chyba były pozakręcane. I będziemy sprawdzać, ile to wykręci na kotle. Obecnie jest niecałe 20 stopni. Godzina rozpoczęcia 11, prawie 50. Cuk jest elegancki. No jestem, kontrola, 12.22, przed chwileczką włączyła się pompa, dlatego jest 44. Wiadomo, zbiję od góry, żeby zaciągło zrobiłem. O, już się pali ładnie od góry. Dymu z komina zero. Zero, no tu nic nie będzie jeszcze widać. Także czekamy, robimy taką szczelinę. Wiem, stary model jeszcze pieca, tak na centymetr. No, niech się rozpędzi, za jakieś pół godzinki, godzinę przyjdę i zobaczymy, jak to leci. Komin, tak powiedzmy, że... No widzicie, jak jest, o. I to wystarczy spokojnie. No. Nic. Czyściutko. 13.10. Powiem wam, że ja pierdziele. Patrzcie. 50, gdzie ja mam stare rury, pamiętajcie. Stare w piwnicy. W domu mam już cieńsze. Ale ładnie się pali. Ło. I tego chyba zamówię. Nie no, muszę przymknąć dół. Przymykamy. Jak to tak ładnie ciągnie. A jeszcze dzisiaj jest wietrzny dzień, nie? Nawet komina przymknę. O, 53 stopnie obecnie. Pięknie. A w domu na grzejniku 49, jak widać, jeden. Jest bardzo duży problem z tym węglem. To tak piździ wiatrem.
z komina 0, na kotle prawie 60, komin przymknięty, za 15 druga, normalnie chyba zamknę totalnie. Wiecie, że te starsze kotły to nie są jakieś mega szczelne, nie? I ciągnie, a tu cały czas pełno, nie? Która będziesz gania? 7:01 albo 15. Zobaczymy, jak się wypali, nie? No mówię, taki test dłuższy będzie, bo no nie da się spalić z 12-15 kilo, nie wiem ile wrzuciłem, mniej więcej na raz w kociole, nie? 14, prawie 30, 54. Nic nie zmieniałem, wszystko pozamykane. Przydusiło się, czyli przydałoby się, czyli jakby koksujący. No, węgiel koksujący, no coś pięknego. Ale się podniecam, co? Teraz otworzę na jakiś czas, moment podciągnie i zaraz temperatura znowu skoczy, aczkolwiek po co ma skoczyć? W zimę u mnie wystarcza 53-55 na kotle, żeby było ciepło w domu.